pamiętam, w naszym wypisie wybraliśmy trzy laureatki, które zdobyły największą liczbę punktów głosowania na etapie wojewódzkim. I teraz właśnie je uhonorujemy. Ograniczenie dyplomów dla laureatek głosowania czytelników Gazety Lubuskiej, poproszę panią redaktor naczelną Gazety Lubuskiej, panę Zielińską oraz pana Artura Marza, prezesa zarządu Polskiej Spółki Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która była jedną z partnerów naszego plebiscytu. I jednocześnie panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Pani marszałek, szanowny panie. To dla mnie zaszczyt dzisiaj móc wystąpić przed Panią to, co robicie na co dzień, to coś zupełnie niezwykłego. Jesteście za zaprzeczeniem pewnym stereotypom i swoim pracą, swoją pasją pokazujecie, że można, że kobiety wiele potrafią, że są silne, że potrafią osiągnąć sukces. Pewnie i takim, które twierdzą, że macie w Polsce znacznie gorzej i trudniej. Nie wierzę. Jesteście zaprzeczeniem tego. Chciałbym życzyć wam też samo zaparcia, zdrowia, ale również uśmiechu, takiego na co dzień. Chciałbym, żebyście pamiętały, że jesteście kobietami. I pozwólcie się mimo tych olbrzymich sukcesów, jakie osiągacie, adorować się, uwielbiać. Pozwólcie, żebyśmy my mężczyźni, tak jak dawnymi czasy bywało, tak obecnie, czasem widzieli was w spódnicach, a nie tylko w spodniach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za miłe słowa pod adresem naszych pań. Teraz przejdźmy do tego bardzo ważnego momentu naszego spotkania. Szanowni Państwo, oto laureatki głosowania czytelników Gazety Lubuskiej. Wyróżnienie czytelników otrzymała pani Anna Kisielewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, założycielka poradni dietetycznej, propagatorka aktywnego stylu życia. Pani Anna, zapraszam panią na scenę. A ponieważ o naszym wizycie jedna z pani powiedziała, że to są takie Oscary dla kobiet spełnionych, więc jak na Oscary, bardzo proszę o przemówienie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają cały czas w realizacji mojej pasji. Zadam taki nadrzędny mojej pracy propagowania aktywnego, zdrowego stylu życia, jako że jestem dietetykiem, dietocoachem, również trenerem personalnym i sportowcem. Także pomysłodawcą i organizatorem takiego dużego projektu skierowanego do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i okolic, projektu Totalna Metamorfoza, w ramach którego współpracuję z wieloma osobami, wieloma instytucjami i tak jak wcześniej wspomniałam, celem nadrzędnym jest propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, czego Państwu również życzę i sobie życzę. Aleksandra Tomczak ze Smolna Wielkiego, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Smolna Wielkie. Aleksandra, panie przewodniczący, zapraszam na scenę. Pani również oddaję głos. Serdecznie. Mam straszną temę, więc biletów jest zbyt dużo. Jest to dla mnie duży zaszczyt, że tutaj stoję. Wyróżnienie dostałam za pracę społeczną, co jest szczególnie dla mnie miłe. Miłe jest to, że ktoś mnie docenił. Miłe jest to, że jest widziana praca społeczników w miejscowościach i małych i dużych. Jest to tylko motywacja do dalszej pracy. Dziękuję serdecznie. Proxima Travel, panią Agnieszkę Gorlikowską z Zielonej Góry i już całą dumą Poznania, że oto jest nasza kobieta, a przecież
Świątka wybrana przez czytelników Gazety Lubuskiej. Serdecznie zapraszam. Przede wszystkim osobom, które na mnie oddały tak dużą ilość głosów. Przekonało mnie to, że robię to, co kocham. Ta moja branża, branża turystyczna, ma setki turystów planujących podróże, którzy głosowali właśnie na mnie. Oddali tak dużą ilość głosów, wspierali mnie również w tym całym plebiscycie, popierali to, że pokazujemy się jako kobiety, że bierzemy w tym udział i chcemy pokazać to, co robimy najlepiej i to, co kochamy. Przede wszystkim chciałabym podziękować tutaj mojemu wspaniałemu mężowi, który to on pozwolił mi i poparł mój pomysł na to, żebym otworzyła to biuro podróży. Pomógł mi otworzyć to biuro podróży. Mojej mamie przede wszystkim, która przy otwarciu tego biura wspierała nas, poparła nasz pomysł. Nasze biuro jest 6 rok na rynku i uważam, że możemy tutaj dzisiaj się pochwalić tym, że mamy biuro własne, jak 3 partnerskie w 3 miastach, pod oczywiście nazwą naszą, czyli Proxima Travel. Jesteśmy wyróżniani i jesteśmy autoryzowanym już agentem u wielu polskich tur operatorów, dużych i na pewno Państwu tutaj znanych. Także to jest nasz taki sukces po 6 latach. I dzisiaj my teraz otwieramy już bardziej drzwi na całą Polskę, ponieważ jesteśmy w trakcie już praktycznie kończenia dużego ogólnopolskiego portalu turystycznego, gdzie chcemy pozyskać bazę, większą bazę klientów z całej Polski, osób, które kochają te podróże i chcą korzystać właśnie z wyjazdów przez nasze biuro podróży. Także dziękuję bardzo. Kobieta przedsiębiorcza Gazety Lubuskiej, pani Agnieszka Marzykowska. W plebiscycie nagrodziliśmy również dwie panie, które zdobyły największą liczbę głosów przyznanych przez kapitułę plebiscytu. Wynik tego głosowania do tego momentu pozostawał ściśle strzeżoną tajemnicą. Czuję się z niej zwolniona teraz, dlatego oznajmiam, że w kategorii biznes kapituła wybrała panią Danutę Sobierę. Założycielkę rodzinnego domu Szanowna Leszki Zawisza. To jest pierwszy tego typu rodzinny dom seniora na terenie województwa lubuskiego i trzeci w Polsce. Panią Danutę od lat interesował problem starości. A żeby zajmować się tą problematyką, przede wszystkim trzeba kochać ludzi starszych. Marzeniem pani Danuty było stworzenie godnej placówki dla seniorów i taką stworzyła, z czego jest bardzo dumna i czym ujęła serce członom tej kapituły. Dyplomy i statuetki laureatką głosowania kapituły w komisji wręcz redaktor naczelna oraz pani Elżbieta Marszałek Polak. Przepraszam serdecznie. Pani Marszałek Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski również był partnerem naszego plebiscytu. Widzimy mnie też dla tego. Jeszcze raz. Proszę, raz jest. Panie Józef, serdecznie zapraszam do wygłoszenia przemówienia. To proszę Państwa, to była niespodzianka. Niesamowita, przede wszystkim dla mnie. Powiem Państwu, że jestem niesamowicie wzruszona, że już mi się wyzykam zobaczyć, no ale taka jest prawda, bo naprawdę nie spodziewałam się. Przede wszystkim, że no, tematyka, którą się zajmuję, no, to jest taka raczej niechciana, no starość, no coś takiego brzydkiego, niedobrego, ale powiem Wam jedno. Mam nadzieję, że swoją osobą, swoją pasją jakoś zarażam w jakiś sposób ludzi pozostałych. I bardzo bym chciała, żeby ta moja pasja kiedyś zaowocowała w tym, że
Moje jedyne największe zmarzeń, a przede wszystkim fundacja, którą utworzyłam w kwietniu i którą mam tutaj prawą rękę akurat przy sobie, że pompasem zarazimy społeczeństwo, żebyśmy kiedyś w tą starość weszli godnie, żebyśmy się nie wstydzili, że będziemy starzy, a przede wszystkim, że zobaczymy, żeby Europejskie Centrum Geriatryczne, pierwsze chyba w Polsce i na terenie Europy powstało, właśnie na terenie naszego województwa, z czego byłam niesamowicie dumna. Także liczę na Państwa, że jeżeli kiedykolwiek usłyszycie o fundacji Pogodna Jesień Seniora, oprócz tego Europejskie Centrum Geriatryczne, to jest też inny, gdzie walczymy, żebyśmy my z naszego województwa przede wszystkim mogli naprawdę godnie się zastarzać, żebyśmy się nie wstydzili tej starości. Bo dzisiaj walczymy dla nich, czyli dla seniorów, a jutro to będzie służyło. Więc dziękuję bardzo. Serdecznie. Proszę Państwa, Kopiła miała zadanie, które też kobiety przedsiębiorczą w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Serca członki naszej Kopiły podbiła pani, która, jak sama sobie napisała w naszej ankiecie, ma duszę społeczną. Pani Katarzyna Zielonka. Z tego co wiem, pani Katarzyna niestety nie mogła być dzisiaj z nami, przedstawię tylko, że jest założycielką i prezeską Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Przyznań. Między innymi tego stowarzyszenia, bo lista dokumentująca działalność społeczną pani Katarzyny jest imponująca. Bardzo proszę o brawo i o imię obecności. A teraz o zabranie głosu proszę panią marszałek województwa polskiego, panią Elżbietę Pawlak. Bardzo dziękuję. Widzę prawie same znajome kobiety przedsiębiorcze, które już od lat razem są razem z nami. Myślę, że przy organizacji kongresu kobiet, bo to jest 6. plebiscyt kobieta przedsiębiorcza i odbyło się też 6 kongresów kobiet. Czyli idziemy z Gazetą Lubuską ramię w ramię. To jest priorytet w naszym regionie, promocja zasady równego traktowania. Nie tylko w tej kończącej się perspektywie. Widzę, że jest pani dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej i na pewno potwierdzi, że również w nowej perspektywie wspieranie równego traktowania, a w regionie lubuskim kobiet. Przede wszystkim pani na to zasługują. Są przedsiębiorcze, stawiają sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Nie tylko zajmują się rodziną, własnym biznesem, ale też bardzo często działalnością charytatywną. I przy tym są też spontaniczne. Pani Danuta była w ubiegłym tygodniu i walczyła bardzo mocno. Nie wiedziałyśmy jeszcze, że się tutaj dzisiaj spotkamy. Właśnie o nowe rozdanie, o rozbudowę swojego ośrodka i starała się bardzo mocno mnie przekonać, że to jest niesłychanie potrzebne. I takie działania są. Są takie działania zaplanowane, bo faktycznie pomoc dla starszych to jest takie ukierunkowanie. To jest bardzo potrzebne. Ale ja panią dzisiaj przede wszystkim gratuluję i życzę spełnienia tych marzeń wielkich, ale też tych małych. Mi niedawno Gazeta Lubuska takie marzenie spełniła, bo to jest taka nasza gazeta. Proszę sobie wyobrazić, jest taki program komputerowy do oceny wieku za pomocą specjalnego programu. I otwieram internetowe wydanie Gazety Lubuskiej, patrzy się, o Boże, moje zdjęcie. No to już mi na pewno teraz dowalą parę dziesiąt lat. I proszę sobie wyobrazić, czytam Elżbieta Polak 43 lata. A mój kolega rocznik ten sam, pani Tyszkiewicz, 72. Także czasami my kobiety też potrzebujemy trochę takiej innej, lekkiej oceny i tego właśnie uśmiechu i czasami dystansu i takiego lekkiego podejścia do życia życzę dzisiaj paniom, wszystkim paniom przedsiębiorczym. Zaraz bym zaprosiła wszystkie pani do pamiątkowego zdjęcia. A później na trwające około 20 minut wykład pani dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego, ale najpierw mała niespodzianka. Zapraszam na scenę panią Bogumiłę Łanowską. To było nieprzewidziane scenariusze, ale bardzo, z tego co wiem, będzie bardzo miło za chwilę. Mam nadzieję, że będzie miłe.
Ja jako kobieta przedsiębiorcza z ponad 20-letnim stażem, ale także jako członkini zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, chciałabym wręczyć laureatce pani Danucie Sobieraj drobiazg od organizacji. Cieszę się, że członkowie zarządu, w większości mężczyźni, też zauważyli, że są kobiety przedsiębiorcze i należy je docenić. Zdradzę portfel, aby był pełen pieniędzy, wizytownik, aby był pełen dobrych znajomości i kontaktów, ale także artykuł w naszej gazecie, który pisze obecna tutaj pani Grażyna Bar w Biznesie Lubuskim. Mamy taki cykl Biznes na obcasach, także chcielibyśmy, żeby pani była bohaterką kolejnego odcinka. Także taki skromny prezent. Szanowny Panie, teraz zapraszam Pani wszystkie do pamiątkowego zdjęcia, które wykona tutaj obecny Mariusz Kałapak, reporter Gazety Lubuskiej, Czarodziej. Wszystkie Panie będą chwili na zdjęcia, tak on i tak będę dziękować Pani Danucie Garga z naszej gospodyni dzisiejszej, bo też już zaczęliśmy współpracę w ubiegłym roku. Poproszę Panią Marszałek. Thank you.
Proszę jeszcze bliżej troszkę być siebie. Musimy się jednemu nie pasuje. No, reszta robi. Ja osobistego. Ja też. Panie, uśmiechają się? Teraz możemy się uśmiechnąć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.